Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Andrzej Wróblewski, niesforny Janek. Syn sąsiadki, mały Janek, to niesforny jest gałganek. Zawsze psoci coś tam zbroi, nie ma szans go uspokoić. Dnia pewnego, wczesnym rankiem, stłukł herbaty pełną szklankę. Na podłodze mokra plama, brązowawo herbaciana. Po niej Janek na bosaka z błyskiem w oczach zaczął skakać. Widząc taki taniec dziki, pies, którego zwali Miki, zerwał prosto się z podłogi, wpadł pomiędzy Janka nogi. Kot, co drzemał na tapczanie, też polubił to skakanie. Cała trójka przed śniadaniem pląsa w herbacianej plamie.